Czekoladowe jedzenie jest oczywiście fajniejsze niż prawdziwe. Jednak nie każdy może je dostać. Dzisiejszy dzień jest tego przykładem. Zapraszamy na Multidu. Mam nadzieję, że znajdzie się tam coś smacznego. No to sprawdźmy. O nie, jak to śmierdzi! Nienawidzę takiego sera. Mam to samo. Co za pech. Mój ser chyba tak nie pachnie. Ale mój śmierdzi, co za koszmar. Nie mogę, zaraz wymiotuję. Chwileczkę. O, już jest lepiej. A co ze mną? Daj, ja też muszę zatkać nos, żeby nie czuć tego smrodu. Jeszcze czego? To mój spinacz. Mam też bardzo smaczny ser, w ogóle nie śmierdzący. Na pewno jest też bardzo smaczny. I wspaniale pachnie. Jest pyszny. Skoro jest taki dobry, to mogę się poczęstować? Proszę. Trzymaj, gryź. Chyba żartujesz. Nie dam ci go. Kłamczucha, to było wredne. Nieprawda, to był po prostu żart. I to naprawdę zabawny żart. Przy okazji, Betty, teraz twoje kolejne jedzenie. Nie, umrę od tego zapachu. No dobra, muszę tylko wstrzymać oddech. To nie działa. Teraz śmierdzi mi w ustach. U, to okropne. Nie, nie chcę tego. Ale musisz. Smacznego. Wiem, syrop truskawkowy mi pomoże. Miejmy nadzieję, że wtedy zapach zniknie. To niesprawiedliwe. Za bardzo sobie to ułatwiłaś. Uff, rzeczywiście mniej pachnie. Może będzie też lepiej smakować. Nie, to nadal jest obrzydliwe. Dobrze ci tak. Jedz swoje pyszności. Dobra, mam cię dosyć. Co ty robisz? Zemściłam się. Żebyś się więcej ze mnie nie śmiała. Oby tu było coś smacznego. Sprawdźmy. Toczy! Chwileczkę. Są tak duże, więc na pewno nie są prawdziwe. Nie dość, że nie są prawdziwe, to jeszcze są bardzo smaczne. Zgadza się. Ja mam czekoladowe oko. I to takie duże. Jess, tylko spójrz. Dobra, nie mogę się doczekać. Czas na jedzenie. To jest takie dobre. Tyle czekolady. Pyszne. Ja też chcę spróbować. Nie, to wszystko jest moje. Ja chcę tylko spróbować. Dobra, mam swoje. Pyszne. Ale chcę czekoladę. Jak ją dostać? Wiem. Zaraz upadnę. Aj. Okazuje się, że to było prostsze niż myślałam. Teraz mogę cieszyć się smakiem czekolady. To jest takie dobre. Witam. Cześć. Nie trzeba było mnie nokautować, bo teraz ja zrobię to samo. Proszę, nie. Niepotrzebnie mnie zaatakowałaś. To moje oko. Co tam jest? Stój, ja pierwsza. But? Ale po co mi to? Mam swoje. Może jest jadalny? Spróbuję. Fu, nie, to wcale nie jest smaczne. To obrzydliwe. No i siedź sobie ze swoim butem. Bla, bla, bla. Może ty masz coś jeszcze gorszego? Wcale nie. Mój but jest ładniejszy, a do tego jadalny. Ja też taki chciałam. Jest bardzo smaczny. Ma nawet śliczny wzorek z moich ulubionych Skittlesów. Może podzielisz się z przyjaciółką? Nie, odejdź. Ja tylko spróbuję. Mówiłam ci, że nie. No daj chociaż obcas. Nie, odczep się, mam tego dosyć.
części wózka. No proszę! Wiedziałam, że nie. No to masz. Proszę bardzo. To za karę. I nic nie zostanie z twoich pyszności. Dlaczego to zrobiłaś? Teraz na moim bucie została czekolada. Naprawdę jest pyszna. A ja teraz nie mam nic do jedzenia. Dziękuję. No to otwieramy. Piłkę? Nie umiem grać w piłkę. Ja też mam piłkę, ale jakąś nietypową. Jest miękka. I taka dobra. To czekolada. Ja też chcę. Ale to ja ją mam. Można się nią bawić i jeść. Oj, chyba rzuciłam za wysoko. Kurczę, rozbiła się. Czyli mogę się poczęstować? Nie, nie możesz, to nadal jest moje. To jest takie pyszne. Nie mogę się dzielić takimi przysmakami. I co ja mam zrobić? Jak się gra w piłkę? Chyba wiem, w czym ona może mi pomóc. Najwyraźniej za słabo. Muszę to zrobić mocniej. To ma być, nawet się nie ruszyła. Wiem, muszę wziąć porządny zamach. Idealnie. I czekolada jest moja. Naprawdę jest pyszna. Co to było? O, czekolada. Super. I jest moja. A ty wracaj pod stół. Sprawdźmy, co teraz dostaniemy. Wow, to kotek. Spójrz, jaki słodki. Tak, jest uroczy. Jak ładnie pachnie. Jest czekoladowy. Super. Ty masz czekoladę, to co ja mam? Ekstra, to prawdziwy kotek. Jest taki piękny. Mogę go pogłaskać? Nie dotykaj go, jest mój. No i dobra. Ja i tak mam coś smacznego i zaraz to zjem. A ja mam smakołyki dla kotka. Koty przecież uwielbiają mleko. O, już je piję. Wspaniale. Fajnie. Swoją drogą, ja też lubię mleko. Mogłabym je nawet wykorzystać do mojej czekolady. Zobacz, mój czekoladowy kotek też będzie pił mleko. O, jak fajnie, zupełnie jak prawdziwy kot. Tak, tylko tego ja zanurzę w mleku tak dla siebie. Bo w ten sposób smakuje o wiele lepiej. Wygląda pysznie. Też bym spróbowała. Nie dziwię się, jest naprawdę dobry. Może być też używany jako kubek z czekolady. Kurczę, to naprawdę fajne. A ja nie mam co jeść. Ale mogę przebrać kotka. Super! Teraz mam kociego króla. To niesamowite. Wygląda na to, że kompletnie oszalała z głodu. Wspaniale! Jeszcze więcej zabawnych i bardzo ciekawych challenge znajdziesz na kanale Multidoo. Dobra zabawa gwarantowana!